jesteśmy na terenie byłej bazy rakietowej na Pomorzu, na wybrzeżu tak naprawdę, bo tutaj do morza mamy z pół kilometra, gdzieś tam, w tamtą stronę. Idziemy teraz na platformę widokową, zobaczymy co tam jest. W każdym bądź razie fajny, duży teren, bardzo urokliwy. Ptaszki śpiewają, teraz już tutaj z tego wojska to nic nie zostało. Ale niezła miejscowa. Niezła baza tu musiała być. Fajna sprawa. Mnie się to podoba. Ja to lubię, te wszystkie ruiny pomilitarne, różne takie sprawy. Platforma widokowa, ale gdzie ona tu jest, to nie wiem. Ciężko wleźć. Najchętniej mi tu wjechał motorem. Ale zakaz. O. Weszliśmy sobie na taką platformę widokową w tej bazie rakietowej. No i co? Z tamtej strony jest morze. Nawet widać fale. Takie. I widać plażę jakąś. Kawałeczek drogi, ale fajny widok w ogóle się tu rozciąga. A tam jest jezioro TD, D coś tam. Jak to było? Łebsko i Gardno. O. Tam widać jezioro Gardno. Będziemy tam jechać motocyklami koło tego jeziora. Fajne miejsce. Generalnie nakłady byłoby rewelacyjne. Taka stara baza wojskowa i tutaj te wszystkie uliczki, alejki takie, które pozostały w tym miejscu. Tam widzę, że są jakieś garaże. Jest też tutaj jakaś drobna infrastruktura powojskowa. Jakieś budynki, ale nie możemy na nie trafić. Wszystko tutaj jest tak poukrywane w tych lasach. Że nic jeszcze nie widzieliśmy. Coś tam było, jakiś budyneczek jeden był. No tym, ale wiem, że tu taki wyższy budynek któryś jest. Jeden większy. No ty. Z TVN-em. Ogląda nas tylko 10 tysięcy osób w tej chwili. Fajne miejsce. Idę zaraz wam pokażę jeszcze na dole. Tam wlezę do tego no, garażu pewnie. Ale fajnie. Tam patrzcie, jaka wieża widać na górze stoi. Tam jakby w las, kurczę, ale to chyba antena tylko. Ale tutaj macie latarnię. To jest latarnia, tam latarnię. Latarnię, tam można tak? Pojechać na latarnię. Tylko od innej strony musicie podjechać. Jest coś, co pani mówi. Nie? Latarnia. Latarnia jest i ruchome piaski są. Takie taka wyprawa. Tu Bartek. No. No i ruchome piaski. Za mało poczytałem w tym Google'u. I w mapach. Dobra, idę pokażę wam garaż. Ale kurde, mega fajna sprawa. Podoba mi się, lubię takie klimaty powojskowe. Obiekt niebezpieczny. To jest właśnie, o, właśnie jestem teraz tu pod tym garażem. No, coś tu stało. I są wentylatory. Baza wojskowa. Właśnie, o, bunkier jest. To tutaj pewnie pod ziemią jest jeszcze duża część budynku. Wow. No bo nie ma tu niedźwiedzi, ale chyba nie ma. Tak jak w Bieszczadach. Nie w Bieszczadach, czekajcie, gdzie to było. W Karkonoszach. Wow. Kurde, ile tu jest tego? Ile pomieszczeń? A, to są te garaże. Schron. Przed wejściem do schronu z atmosfery zapoznaj się z instytucją. Ta baza, ten zbiór tych obiektów militarnych, które tutaj są, to jest całkiem rozległe. Tutaj można byłoby cały dzień sobie pochodzić. Tu jest wyjście drugie. Wychodzę. Deszcz padał. A, właśnie, pewnie zauważyliście, że pogoda się zrobiła. Ale ekstra. I fajnie, bo nie ma tutaj tylu turystów. Już nie jest takie popularne miejsce jak w Łebie. Jak się tu dobrze wsłuchać, to nawet słychać szum fal. Tam jest morze.
Nieźle. A my się pooglądamy. Ekstra. Mury. Mury. My się mury pooglądamy. Bardzo je lubię. Mają to coś w sobie. Takie odkrywanie. Jesteśmy w Ustce. Fajna miejscowa. Słuchajcie, fajna uliczka, taka główna, która idzie wzdłuż portu. Tam po tamtej stronie jest kanał i port. Tak to wygląda, natomiast nie wiem, straszny tutaj ruch. Tak jakby to była tylko jedna ulica. Generalnie przyjechaliśmy tutaj tylko, żeby coś wkąsić. Przejdziemy się też później deptakiem wzdłuż portu. To jest chyba takie centrum tego deptaka tak naprawdę. Także szukamy jakiegoś jedzonka. I kebab, widzicie kebab? To ja chcę kebaba. Z jedzenia znaleźliśmy port. Fajne łódki. Musimy tu przejść na lewo. Czarna perła, o właśnie. Czarna perła stoi z tego. Piratów z Karaibów. Właśnie. Ja władcy pierścieni, to w głowie wiesz, wkłada się nie wiadomo. Siedzę sobie z Arkiem po jedzonku. Dziewczyny poszły na lody. Oj, jesteśmy w Ustce. Tam przede mną widać, jak to się mówi, latarnie w Ustce. I tak sobie siedzimy i myślimy, że już jest późno. Kurde, o 20 na bazę. Do domu trzeba zjeżdżać. Na bazę, do domu to na jeszcze bazę. Kawał drogi. To... Ale fajnie, generalnie pogoda nareszcie się zrobiła jaka taka. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobra. Bo tak pierwsze 100 km jechaliśmy w deszczu, trochę tam miotało, ale nie było tragedii. Coś dodasz, Arek? Co dodać? Ładnie jest. Ładnie jest, no. A gdzie reszta ekipy? A reszta ekipy leczy kaca w hotelu w Jastrzębiej Górze. I szykują stół na wieczór. Tak w Ustce wzdłuż morza, morze z tyłu za mną, plaża w Ustce. Kolejne fajne miejsce do zaliczenia, jeszcze pójdziemy na falochron. Generalnie powiem Wam tak, wszystko co jest dla turystów, tutaj tak jak ta miejscowość, to jest wszystko pod turystów. Są różne rzeczy, jedzonko, nie jedzonko, dosyć drogo. Zobaczymy, podsumujemy to później, całą tą wycieczkę, ale teraz popodziwiajcie statek, fajnie. Hej! Fajnie! Wycieczkę podsumujemy, później opowiem Wam jakie były wydatki na te 4 dni naszego pobytu tutaj. No tak naprawdę pobyt tutaj to tylko 2 dni. Piątek i sobota, bo w czwartek cały dzień jechaliśmy. I w niedzielę też będziemy cały dzień jechać. A teraz zwijamy się już w kierunku naszej bazy w Jastrzębiej Górze. 150 km ponad do zrobienia. Dzisiaj dobry wynik będzie. Z 300 km. Licznik bije. Na razie.